zdrowia, szczególnie dla tych, którzy jedzą masło. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest ciekawa sprawa, teraz się ostatnio dzieje. No zobaczcie, popatrzcie, co tutaj jest. Widzicie, jaka jest zawartość masła w maśle? No podstawowa sprawa to jest to, jeżeli zauważyliście, że tutaj na tym obrazku jest Indianka. Jest Indianka, głowa Indianki. A tutaj na tym obrazku już głowy Indianki nie ma. Jest tylko napisane Land of Lakes i Farmer Owned, czyli Lake of Lands, to znaczy jezior. No i co to się dzieje? To jest spółdzielnia farmerów w sumie. Na dzień dzisiejszy to ma około 2000 rolników, 750 spółdzielców, zatrudnia 10 tysięcy ludzi, jest dystrybutorem dla 300 tysięcy producentów najróżniejszych rzeczy rolniczych, przetwarza 12 miliardów funtów mleka rocznie, no produkuje sery, produkuje mleko, no i oczywiście te masło. Zaczęło to się w 1921 roku, tak jak tutaj widać, od 1921 roku, no to jest tej bez Indianki. Tutaj z tą Indianką nie chwalą się tym, no ale w każdym razie w 1921 roku, czyli po I wojnie światowej, 320 mleczarni. No te mleczarnie to były takie, że po prostu byli tam farmerzy, chłopi naokoło i oni dostarczali do tych mleczarni lokalnych. No i oni doszli do wniosku, że te wszystkie lokalne mleczarnie się złączą. No i zaczną się reklamować jako sami. Reklamowali się, że tam jest inspekcja, że tam są certyfikaty jakości. No proponowali różne nazwy, ale nazwę wybrali właśnie Land of Lakes, czyli ziemia jezior. Bo w Minnesota, no to jak tak się popatrzy, to jeżeli tam jest Anglia, tu jest Atlantyk, tu jest Nowy Jork, tu jest Kalifornia, to Minnesota, to te są te środkowe stany. To nie są te oryginalne 13 kolonii angielskich, no to już później było, kiedy był ten marsz na wschód w kierunku tych terytoriów indiańskich, w kierunku Kalifornii, no to Minnesota, no to są takie w zasadzie stepy orne, pastwiska, ziemia rolna, bardzo dobra dla rolników, no i właśnie tam się osiedlali. No i Minnesota właśnie ma taką krzywkę. Ziemia 10 tysięcy jezior, to oni sobie zrobili, że to jest ziemia jezior. Cała ta historia, ta Indianka na tym w sumie, to ona oryginalnie była, ona oryginalnie siedziała. Ona oryginalnie siedziała i zmienili, po jakimś czasie to wszystko zmienili. Zrobili tylko twarz, a teraz oświadczyli, że wszystko znika. No, dzisiaj poszedłem, kupiłem te masło. No ciekawe też, oni też kombinują, no bo tu jest napisane, powiedzmy, że to jest, bo to jest funt. Taki funt, no to są dwa kubki. I każdy z tego funta jest dzielony na cztery części, a oni sprzedają właśnie takie dwie połóweczki. Także mają jakieś takie rozwiązanie techniczne. No i każde z tego to jest cztery łyżki stołowe. No, wygląda na to, że inżynieria tam działa, starają się to sprzedawać. No ale jednak podpadli, czy tam odpuścili sobie tym komunistom politycznym, i ta poprawność polityczna wyniszcza w sumie poprawność wszystko. Słabi ludzie obrażają się o cokolwiek się tylko da. Rasizm. Zawsze krzyczą o rasizmie, kiedy ludzie nie mogą wygrać ani logiką, ani faktami. No i to tak jest, taka banda śnieżynek po prostu. Oni się roztapiają się
roztapiają się na słońcu, cokolwiek by się nie działo. No, 2021 rok, no to jest właśnie te stulecie powstania tego. No i oni tłumaczą w to bardzo taki podchwytliwy czy złudny sposób. Oni mówią, że jako farmerzy, jako rolnicy, no to my się czujemy tak mocno, że musimy mieć jakieś połączenie pomiędzy nami, którzy produkujemy, a tymi, którzy jedzą, no to musi być jakieś połączenie. No i dlatego oni pokazują coś takiego, pokazują z tyłu, no to jest napisane, że razem jest lepiej, czyli to wszyscy razem jest better. No i to nawet zrobili znak taki zastrzeżony i napisane jest, że jesteśmy dumni, że jesteśmy spółdzielnią, dlatego, że wierzymy w to, że razem wychodzi wszystko lepiej. Że 100 lat później i 1700 farmerów ciągle wierzymy, że pracując ręka w rękę, robimy nasze masło lepiej. No i to jest taka gra słów, bo oni tutaj mówią tak, and our butter better. No to ładnie tak brzmi, no ale wzięli, zrobili zdjęcia, no tutaj wygląda, że to jakaś matka meksykańska, farmer meksykański, dali jakąś kobietę, tu znowu jest jakaś kobieta w tych brązowych ciuchach. Także to wszystko jest zaplanowane. Przypuszczalnie na tym zdjęciu nikogo nie ma z prawdziwych farmerów. No może są. Złośliwcy dla odmiany zaczęli robić no dosyć wredne takie obrazki, memy i tak dalej. Tutaj to jest pokazana właśnie ta Indianka, ale to tu jest napisane, że fate of fakes, czyli przeznaczenie oszustwa. To tutaj jest takie napisane. Tutaj jest napisane oppress all cultures, czyli gnębienie wszystkich kultur. No, czyli to jest walka klas, jest nieustannie walka klas. Tutaj jest napisane net genocide, 500 lat i więcej. Także to już napisali, no to nie jest fabryki, nie jest tej mleczarni, to po prostu ludzie sobie to robią, ale właśnie piszą, że to jest zagłada już od 500 lat. Tutaj krytykują, że kto zabija cudzą kulturę, niszczy swoją kulturę. No jest potężna walka, jest potężna walka, jest to przykre, że 100 lat ludzie są w stanie usunąć nawet taki symbol indiański. Niektórzy z tych krytyków, szczególnie tamtych indiańskich, no bardzo idą daleko z północnej Dakoty. Reprezentantka Ruth Buffalo, czyli Ruth Big, no powiedziała, że te wszystkie te obrazki tej Indianki, to idzie ręka w rękę z niewolnictwem i z prostytucją i z całym tym sprzedawaniem seksu czy seksem za pieniądze i właśnie tych kobiet indiańskich i że to było przedstawianie kobiety indiańskiej czy tej native. No native, no to jest ta lokalna czy tam oryginalna, tak, że to jest jako obiekt seksu. No jest to mocne. No i ta reprezentantka od razu mówi, no to jest dobrze, że usunęli te zdjęcie czy ten obrazek tej Indianki, no ale to na tym się nie zakończy. To trzeba jeszcze zaadresować to, że wszystkie są jakieś inne rzeczy do załatwienia. I że trzeba coś zrobić z całą tą populacją, która przeżyła zagładę. No, czyli tu znowu chodzi o pieniądze. Tu chodzi o pieniądze, także firma zlikwidowała obrazek. No a teraz za pół roku czy za rok będzie wyczerpywała kasę z portek za ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego bardzo często, bo tak jak z kasynami
z kasynami było, to, to dużo ludzi, którzy się przyznawali do tych bycia Indianinami, nie mieli dużo wspólnego z tym byciem Indianami. Także poprawność polityczna kursuje. Poprawność polityczna kursuje. Forse ludzie znajdują, gdzie się daje. Przypuszczalnie ci rolnicy, którzy dostarczają to mleko, to mieli zero do powiedzenia na ten temat, czy to zabrać, czy nie zabrać. Przykro jest, że tak to się wszystko wymienia. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tutaj jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.